Hej, siemano ludzie, Sewek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj, tak jak widzieliście po tytule, żonglerki, będę robił żonglerki, będę starał się zrobić taką mini piłeczką, jest ona tutaj w kaczorze Donaldzie. Tak w ogóle miałem ten odcinek nagrać wam na boisku, ale niestety boisko jest zajęte, więc jestem na parkingu koło Carrefoura, a tak w ogóle to pozdrawiam dwóch moich widzów, którzy mnie spotkali w kiosku, bo tak w ogóle to ten filmik nagrywam w czwartek, a wy go dostaniecie w sobotę. No wiem, trochę to dziwne, ale dobra. Więc za chwilę pobawimy się tą piłeczką. Mamy tu jeszcze saszetkę z ekstraklasy. Czemu ja ciągle mówię ekstraklasa? Z reprezentacji Polski. A jak wbijecie 1000 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to zrobię tą oto piłeczką challenge. A będzie to challenge poprzeczka challenge. Zobaczymy, czy uda mi się trafić tą piłką, tą małą piłką w poprzeczkę już na boisku. Ale dobra, zaczynamy może najpierw unboxing tej oto gazetki. No gazeta za bardzo mnie tutaj nie interesuje. Jest to komiks Kaczora Donalda w ogóle. No, jakoś mnie to nie interesuje. W następnym numerze ma być jakiś super bramkarz. Coś takiego, no nieważne. Zostawimy to tam na dole. W ogóle piłeczka jest ze Supa Strikers. Supa piłka. Jak widzicie. Mam nadzieję, że tu nikomu nie będę przeszkadzał, bo samochody jeżdżą. Więc za chwilę się pobawimy tą piłeczką. A na początek zrobimy sobie unboxing tej oto saszetki. Zobaczymy, co tam w ogóle padnie. Muszę schować gdzieś ten papierek. Więc za chwilę będę żonglował. Zobaczymy, ile mi się uda zrobić żonglerek tą piłeczką. Ja nie jestem w ogóle przygotowany. Ten filmik jest nagrywany w sumie na spontanie, bo widziałem tą gazetkę wcześniej i pomyślałem sobie, a może zrobię coś takiego, więc nawet nie mam butów do grania. Jestem po prostu ubrany tak, jak normalnie chodzę. Więc sprawdźmy najpierw, co jest w tej saszetce. Może się trafi jakiś Lewandowski. Zaraz zobaczymy. A na początek mamy tutaj Kamila Glika. Dalej mamy pomocnik Mączyński. Od razu mówię, że nie jestem dobry w żonglowaniu i jeszcze w ogóle taką małą piłeczką. Jeżeli robiliście żonglerki, tą piłeczką napiszcie i w ogóle ile wam wyszło. Tu mamy jeszcze Cionka. I tutaj był taki do góry nogami Mączyński. A kartą specjalną jest to karta Gold i jest to Cionek. Jest Cionek. No spoko, no nie było Lewandowskiego, trudno, ale jest karta Gold. Dobra mordeczki, ja teraz pomału się przygotuję do tych żonglerek i zobaczymy, jak mi wyjdzie, więc widzimy się za chwilkę. Przed chwilą troszeczkę się pobawiłem tą oto piłeczką i powiem wam, że nie jest to wcale takie proste, chyba że ja jestem taki cienki. No jestem cienki, przyznaję się do tego, ale naprawdę nie jest to takie proste, więc zaczynamy. Jak mi się udało odbić chociaż 3 razy, to będę z siebie dumny. No udało mi się chyba 3 razy odbić, więc nie jest źle, ale zobaczymy dalej. Znowu 3 razy. Sorry, że jestem trochę dalej, ale chcę, żebyście widzieli. No nie jest to takie proste. Piłka jest w ogóle taka jakby trochę gumowa i ciężko się nią odbija.
jest to takie proste, jak myślałem. Spróbuję może od kolanka zacząć, to może mi pójdzie trochę lepiej. No powiem wam, że ciężko. Spróbuję chociaż 5 razy. 3 razy mi się udało. Się trochę zdyszałem, bo ta piłka lata w ogóle i ja biegam za nią i mogłem poprosić moich widzów, żeby przyszli tu ze mną. Byłoby mi łatwiej, ale dobra, lecimy dalej. Nie wiem, co się dzieje, ale cały czas wychodzi mi 3 razy. Już się zmęczyłem trochę. Spróbuję jeszcze raz. Loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I'll walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my mind. I'm alone, I'm alone, I'm a... Oj, ciężko. Jest, udało mi się 5 razy, ale naprawdę jest ciężko. Jeszcze raz. Udało się 6 razy, może 7. Nie, już więcej nie dam rady, słuchajcie. Ciężko jest. Więc udało mi się tylko 7 razy podbić. Nie będę więcej już próbował, bo już jestem zmęczony, naprawdę ciężko. Także jeżeli wbijecie 1000 łapek w górę, zrobię wam poprzeczka challenge tą oto piłeczką. Zobaczymy, czy uda mi się trafić w ogóle w poprzeczkę. No, śmieszna piłka, taka gumiasta. Napiszcie w komentarzu, jeżeli macie coś takiego i próbowaliście robić żonglerki, to napiszcie, ile razy wam się udało. A ja was pożegnam teraz i trzymajcie się i do następnego. Pa, pa!